Piątkowy wieczór w Domu Kultury w Końskich odbyła się już druga edycja tak zwanej Uczty z Folklorem. To wydarzenie łączące w sobie kulinaria oraz sztukę. Wszystko to na ludową nutę. Ucztę z folklorem wymyślił dyrektor Koneckiego Domu Kultury Piotr Salata. Impreza ma łączyć i pokazywać trzy różne wartości. Ludową sztukę, kulinaria podkoneckich wsi oraz naukę gotowania tych wiejskich specjałów. W pierwszej edycji przyrządzano na oczach widzów wiejski chleb oraz zalewajkę. Tym razem królowała zapiekanka ziemniaczana. Krąży taka historia, że ludzie nie lubią jeść ziemniaków, a to dlatego, że niby tłuczą. Człowiek tyje. A to nieprawda wcale. To nie jest prawda, to jest mit i proszę na to nie patrzeć, proszę śmiało. Prawda, jak się je z mięsem. Prawda. A my robimy z porami. A my robimy bez mięsa, także prawda, że tuczą, jak się je z mięsem. Trzeba jeść je osobno, z warzywami. Oprócz tego każdy, kto dotarł do Domu Kultury, mógł spróbować innych specjałów przygotowanych na ten dzień przez gospodynię. Drożdżówki, smalczyku czy przepysznego, mocnego grzańca. Kiedy uczta z folklorem debiutowała w naszym deku, na scenie prezentowały się zespoły. Rogowianka, Korniczanka i Mała Korniczanka. W drugiej edycji szansę na występ dano dziecięcemu zespołowi z Dziebałtowa oraz kapeli dorosłych z Sokołowa. Imprezę tradycyjnie poprowadziły kierowniczki wiejskich domów kultury w Rogowie oraz w Kornicy. Urszula Nowicka i Małgorzata Pasek. To już odstawiamy. Zapiekankę przykrywamy folią, bo pory mają tendencję, że się mogą spiekać. Skowroneczku, nie leć w górę. Skowroneczku, nie leć w górę, bo wybijesz w niebie dziurę, bo wybijesz w niebie dziurę. Skowroneczku, nie leć w górę, bo wybijesz w niebie dziurę, bo wybijesz w niebie dziurę. Jak wybije, to załatam. Jak wybije, to załatam, ale górą będę latał, ale górą będę latał.